Ale tutaj na Ziemi, wokół nas, są różne energie, które ten proces blokują i hamują, bo nikt nie powiedział, że będzie łatwo i prosto, prawda? Twoja dusza wyższa wiedziała, że będzie musiała stawić czoła tym wszystkim programom, tym wszystkim energiom, tym wszystkiemu, co blokuje ją z każdej strony. Ale zdecydowała się na to wyzwanie. I jest tutaj i teraz, by tutaj przynieść coś pięknego. By zmaterializować w materii, stworzyć w materii coś, co jest zgodne z jej jedynym i niepowtarzalnym światłem. Niesamowite, prawda? I dzisiaj porozmawiamy o tym, że nadszedł czas, aby zdać sobie sprawę z tego, że jesteś jedną, jedyną i niepowtarzalną istotą. Jedną, jedyną i niepowtarzalną duszą, ale również tym połączeniem z tym jednym, jedynym i niepowtarzalnym ciałem. I gdy zdamy sobie z tego sprawę, to nagle patrzymy na cały świat zupełnie inaczej. Bo jak się mają do tego normy zachowania, normy ubrania, normy mówienia, normy tradycji, normy polityczne, normy wychowania i szkolnictwa? No nie najlepiej, prawda? Bo jak można dopasować się do czegoś, co jest sztuczne? No ale komu tak na tym zależy, aby dopasować tą twoją istotę do czegoś, co jest sztuczne? Oczywiście tym siłom mroku, które są tutaj po to, by zahamować ten proces lub go utrudnić. I teraz, jesteś tutaj i teraz. Masz świadomość tej twojej cudownej i świetlistej duszy, diamentowej duszy. I masz świadomość tego niepowtarzalnego ciała. Może ono ci się nie podoba, może masz jakieś ale do twojego nosa, do twojego wyglądu, do twojej tuszy, do twoich włosów, do czegokolwiek. Szczególnie my kobiety mamy taką tendencję, ponieważ my jesteśmy bardziej, aby tutaj nie obrazić tej płci przeciwnej, jesteśmy bardziej otwarte, ściągamy jak gdyby te energie z zewnątrz, czyli przyjmujemy również sztuczne wzorce. I dlatego tak dużo ludzi w tym momencie, szczególnie kobiet, decyduje się na różne manipulacje ze swoim ciałem, ponieważ nie zdają sobie sprawy z tego, że są jedne, jedyne i niepowtarzalne i że jakieś wzory wyglądu są iluzją, są sztuczne. Bo gdy popatrzymy na takie osoby, które zmieniły coś w swoim wyglądzie, to okazuje się, że co dziesiąta osoba ma taki sam nos, bo akurat ten chirurg plastyczny miał taki wzór. Co piętnasta osoba ma taką samą fryzurę, bo akurat ten fryzjer w tym konkretnym mieście ma taką najlepszą opinię i wszystkie te osoby, widząc w katalogu daną fryzurę, decydują się na coś takiego, czy na taki sam kolor włosów. Jakie to jest niesamowite, że jak gdyby pozwalamy na to, by zniknęła nasza niepowtarzalność, nasze piękno, coś tak niesamowitego i decydujemy się przyjąć jakiś wzór, coś, co jest sztuczne. No, ale kto się powiedział? No, pani Mario, pani łatwo mówić, jak mi powiedział kiedyś mój przyjaciel, gdy rozmawialiśmy na temat operacji plastycznych, ponieważ jego żona zdecydowała się na taką operację. I on mi powiedział tak, no Mario, tobie dobrze mówić, bo ty tak czy inaczej wyglądasz. Ale gdy zastanowimy się nad tym i zdamy sobie sprawę z tego, że poprzez naszą diamentową duszę mamy wpływ na nasze ciało, to co się okazuje? Okazuje się, że nasze piękno można wzmocnić, można je jak gdyby powiększyć. I nie trzeba mieć tego samego nosa, co dziesiąta kobieta w tym samym mieście. Bo to twoja energia, twoja aura i twoje poczucie twojej własnej wartości decyduje o tym, czy podobasz się innym, czy też nie, i czy podobasz się sobie. Można zmienić wszystko w twoim ciele. Wszystko będzie sztuczne, według katalogu.
Czy są te osoby szczęśliwe, które tego dokonały? Dalej czują się źle i dalej coś zmieniają i zmieniają i zmieniają i zmieniają. Bo nie są w stanie zmienić tego, co jest przyczyną tego stanu rzeczy. No ale jak to rozumieć? Gdy zdasz sobie sprawę z tego, że jesteś niesamowitą, cudowną duszą, gdy zdasz sobie sprawę z tego, że jesteś niepowtarzalnym ciałem i że to połączenie ma siłę i moc sprawczą kształtowania materii, to możesz wpłynąć na Twoje ciało, by było idealne, by było piękne. By było piękne, zgodne jak gdyby z Twoją duszą. Bo Twoja dusza jest energią, ale ona może wpłynąć na to ciało i zmienić to ciało w ten sposób, by było ono piękne i idealne. Piękne, czyli zdrowe, pełne energii i pełne światła. Ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać dalej o tych wzorach z zewnątrz i jak sobie zdać z tego sprawę, jak one obniżają poczucie Twojej własnej wartości i jak one zabrudzają Twoją diamentową duszę. Wyobraź sobie, że tutaj dookoła nas mamy pewne wzory zachowania, tradycji i większość ludzi trzyma się tych wzorów. I teraz, gdy Ty zdasz sobie sprawę z tego, że jesteś jedyną i niepowtarzalną istotą, nie ma drugiej takiej duszy, nie ma drugiego takiego ciała, gdy zdasz sobie sprawę z tego, że Twoja dusza ma tutaj pewne cele do zrealizowania, i gdy połączysz te dwie energie, oczyścisz tą Twoją diamentową duszą od tych wszystkich negatywnych powiązań, o tym jutro na naszej 46. ceremonii, to okaże się, że nagle zaczynasz świecić i zaczynasz kształtować Twoje życie tak, jak tego pragniesz. I wszyscy inni ludzie z Twojego otoczenia będą na początku tym zszokowani. Bo jak to możliwe, że Ty nie masz ochoty na spotkania rodzinne? Jak to możliwe, że Ty nie masz ochoty na jedzenie tych rzeczy, które są ogólnodostępne? Jak to możliwe, że Ty chcesz się realizować w jakimś zajęciu czy w jakimś zawodzie, który jest ogólnie niekorzystny czy ogólnie ma jakieś takie czy inne zabarwienie? Jak to jest możliwe, że Ty nagle nie chcesz brać udziału w czymś, w czym brali udział Twoi przodkowie, czy Twoi znajomi, czy Twoi przyjaciele, bo uważasz, że to jest niezgodne z Tobą? W tym momencie możesz spotkać się z manipulacją. W tym momencie niektóre osoby z Twojego otoczenia, które mają jak gdyby wyższą energię, zrozumieją to, przyjmą to, bo to jest tak, że najlepszych przyjaciół poznajemy w biedzie, czyli bo najlepsi przyjaciele kochają w nas to, kim naprawdę jesteśmy. Czyli Twoi najlepsi przyjaciele, jeżeli takich masz, masz takie szczęście, że takich masz, zostaną z Tobą na zawsze. Tym bardziej, gdy będziesz naprawdę sobą. Ale wszystkie sztuczne energie, sztuczne powiązania, sztuczne związki, niekorzystne związki, mogą wystawić pazurki. I uwaga, takim pazurkiem mogą nas zahaczyć nasi rodzice. Czy my będziemy bardziej odbiegać od tych wzorców krwi, że nasza rodzina zawsze żyła w biedzie, że nasza rodzina zawsze krytykowała wszystkich innych, że nasza rodzina zawsze tradycyjnie spotyka się w Wigilię, że nasza rodzina to, tamto i siamto, i że wszyscy się tego trzymają, a ty jesteś czarną owcą, to może zdarzyć się właśnie tak, że z tej strony, gdzie najbardziej oczekujesz wsparcia, bo od naszych rodziców najbardziej oczekujemy tego, że będą nas kochać i szanować to, kim naprawdę jesteśmy, może zdarzyć się tak, że właśnie z tej strony otrzymasz coś zupełnie innego. Nasi rodzice są wychowani w pewnych systemach. Nasi rodzice mają również te wszystkie powiązania karmiczne, powiązania więzy krwi i tak dalej, ale niekoniecznie są gotowi, by się od tego uwolnić. I gdy widzą, że ty idziesz inną drogą, to wymykasz się spod kontroli.
bo nasi rodzice mają w sobie taki wzór, że jeżeli dali nam życie, to mają prawo nami kierować i nami kontrolować. To jest również sztuczny wzór, iluzja, siłę mroku, coś takiego tworzą. I gdy ty nagle idziesz inaczej niż droga twojej mamy, twojego taty, czy ich przekonania, to oni czują się zagrożeni, bo oni mają takie przekonanie, że oni mają prawo decydować o tobie przez całe twoje życie. Jeżeli ty idziesz inaczej, to wywołuje w nich panikę i strach, że wymykasz się spod ich kontroli. Oni nie muszą tego odczuwać negatywnie, że oni chcą ci coś złego. Oni według ich wzorców chcą jak najlepiej. Jak najlepiej, czyli kontrolować swoje dziecko do ostatniego tchu. Ale dokładnie w tym momencie, gdy ty pójdziesz tą twoją drogą, będziesz osiągać sukcesy, będziesz się realizować w tym, co jest zgodne z tobą, co jest dobre dla ciebie, a niekoniecznie dla innych ludzi, to właśnie ze strony twoich rodziców może pojawić się ta manipulacja. Czyli będą cię okłamywać w dobrej wierze. Będą tobą próbować manipulować w dobrej wierze. Będą próbować naciskać na ciebie, wywołując wyrzuty sumienia, wywołując takie odczucie, że no przecież musisz się mną opiekować, kto się mną zajmie. Na pewno to znasz, prawda? Rodzice mają bardzo szeroki wachlarz takich rzeczy, którymi mogą na nas wpływać. A jeżeli już nic nie pomoże, to zabierają nam miłość, czyli dają nam takie poczucie, że jeżeli nie będziemy robić tego, co jest zgodne z ich przekonaniem, to nie będą nas kochać. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści.